Scenariusz ten sam. Młodzi ludzie, telefon komórkowy i kontrowersyjny film zamieszczany w sieci. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. Dzielnicowy w toku realizowanych czynności służbowych powziął informację, że w sieci został zamieszczony film, na którym czterech młodych chłopców prawdopodobnie znęca się nad królikiem. Zachowanie młodych chłopców może wypełniać znamiona czynu zabronionego. Ci chłopcy właściwie mówili, że nie wiedzą, dlaczego to zrobili. Tak twierdzili, że nie zdawali sobie sprawy, że robią źle. To nie jedyny przykład tego, co robi młodzież i co potem umieszcza w internecie. Wracamy dzisiaj do tematu z Więcborka. Nagana za spalenie zdjęcia koleżanki. Te dziewczęta z całą pewnością mają zaburzoną pewną hierarchię wartości. Sprawą zajęła się Rada Pedagogiczna Szkoły z Więcborka. W rzeczywistości jest to wizytówka na ich własny temat. Policjant winny ujawnienia w internecie nagrania tragicznego wypadku. Ustaliliśmy osobę, która rozesłała ten film. Funkcjonariusz z Torunia poniósł konsekwencje służbowe. Szpitalny konflikt. Groził mi oraz mnie poniżał. W obronie rezydenta stają związki zawodowe. Jeżeli dyrektor widzi, że warunki są niewłaściwe, to powinien interweniować. Nagana dla uczennic z Więcborka, które spaliły zdjęcie swojej koleżanki, używały wobec niej wulgarnych słów i umieściły w sieci kontrowersyjne nagranie. Kiedy ujawniliśmy tę historię, dziewczyny publikowały kolejne zdjęcia, bagatelizując całą sprawę. Decyzję o naganie podjęła Rada Pedagogiczna Szkoły. To nieodosobniony przypadek tak zwanego hejtu w internecie wśród młodych ludzi. Krystyna Rymaszewska. Ten film przeraża. Goń, po tobie! Dwie uczennice z Więcborka palą zdjęcie z wizerunkiem koleżanki, używając wulgarnych słów i grożą jej. Film nagrany telefonem trafia do sieci. Krótko potem interesuje się nim już prokuratura, która wszczyna śledztwo i nie wyklucza postawienia zarzutów jednej z dziewcząt. Za to jest już decyzja dyrekcji szkoły, w której uczą się nastolatki. Dostaną nagane. Rada Pedagogiczna zarekomendowała udzielenie uczennicom nagany dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej za złamanie kilku określonych zasad w statucie szkoły zachowania. To będzie miało wpływ na ocenę zachowania. Prokuratorskie śledztwo nie przeraziło jednak nastolatek, bo krótko po nagłośnieniu sprawy przez media prześmiewczo nazwały się kryminalistkami. Fotografia z SMS-em do prześladowanej koleżanki również trafiła do sieci. Już nie mówię o tym, jaką to krzywdę robi koleżance, ale mówię o tym, że w rzeczywistości jest to wizytówka na ich własny temat. Pokaz słabości. I alarm dla dorosłych, by zaczęli działać. Młodzieży trzeba tłumaczyć, jakie zachowania są naganne. Uczyć dzieci odróżniania tego, co jest dobre, od tego, co jest złe. To się niby wydaje podstawowe, ale te dziewczęta z całą pewnością mają zaburzoną pewną hierarchię wartości. Nie potrafią odróżnić tego, co jest dobre, a co złe. Czy tak było i w tym wypadku? Kilku nastolatków z Łabiszyna wrzuciło do sieci film, na którym znęcają się nad królikiem. Zwierzę w rytm muzyki jest szarpane i podrzucane. Nagraniem zainteresował się dzielnicowy, ale także nauczyciele w szkole, gdzie uczą się chłopcy. Z uczniami już rozmawiał pedagog. Nie potrafią wytłumaczyć swojego zachowania. Tak twierdzili, że nie zdawali sobie sprawy, że robią źle, że to może taki mieć finał. A dzisiaj jak na to patrzą? No dzisiaj myślę, że są ciężko przerażeni i dotarło do nich, co się stało. Szkoła od lat uczy młodzież właściwego podejścia do zwierząt. Dzieci opiekują się nimi także na terenie szkoły. Uczniowie są uwrażliwiani na tego typu tematykę, dlatego tym bardziej dziwi nas takie zdarzenie. Chłopcami zajmie się teraz sąd rodzinny, który sprawdzi, czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Jeżeli sąd rodzinny nie dopatrzy się tutaj w zachowaniu tych chłopców przestępstwa, może to zostać rozpatrzone jako przejaw demoralizacji i wówczas wobec chłopców może zostać zastosowany dozór kuratora bądź dozór odpowiedzialny rodziców, bądź też mogą zostać za takie zachowanie pouczeni. Lekarz weterynarii zbadał królika, zwierzęciu nic się nie stało. Należy do siostry jednego z chłopców. Łabiszyn, Krystyna Rymaszewska. Zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem dla 39-letniej właścicielki pseudohodowli w podbydgoskim Murowańcu. Na jej posesji znaleziono martwe psy. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia.
W grudniu po informacji Pogotowia dla Zwierząt policjanci zlikwidowali nielegalną hodowlę psów. Zwierzęta były odwodnione i wygłodzone i przetrzymywane w niehigienicznych warunkach. Nie miały sił, by się poruszać. Miały także liczne rany. Na miejscu znaleziono 6 psów, 2 z nich już nie żyły. 39-letnia Violetta J., właścicielka pseudohodowli psów w podbydgoskim Rowańcu, została przesłuchana w prokuraturze i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Jak podało Radio PIK, kobieta nie przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat więzienia. 4 groźne wypadki, w tym 3 śmiertelne. To bilans piątku na drogach w regionie. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. To skutki wypadku na Krajowej 10 w okolicy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Kierowca samochodu osobowego z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzył w ciężarówkę. 47-letni kierowca auta zginął na miejscu. Na drodze zginął dziś także 54-letni mężczyzna przy ulicy Dworcowej w Łasinie w powiecie grudziąckim. Mężczyzna kierujący Oplem Corsa wpadł do przydrożnego rowu. 20 km dalej na drodze numer 543 w Gołębiewie, także w powiecie grudziąckim, 35-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym uderzył w drzewo. Kierowca nie przeżył. Do groźnego wypadku doszło także nad ranem na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1. Kierująca samochodem osobowym kobieta z nieznanych przyczyn zjechała na lewy pas ruchu i uderzyła w tył samochodu ciężarowego, a następnie w barierę energochłonną. Podróżowała z nią 10-letnia dziewczynka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Grudziądzu. Kobieta nie doznała poważnych obrażeń. Toruński policjant ukarany za udostępnienie nagrania z wypadku na szosie lubickiej w noworoczną noc 2018 roku. Wobec mężczyzny wyciągnięto konsekwencje służbowe. Przypomnę, po potrąceniu na pasach zginęło 2 pieszych. Kierowca został skazany na 2,5 roku więzienia. Nagranie, które obiegło media, było dowodem w sprawie. Nagranie wypadku jest zbyt drastyczne, by pokazać je w całości. Do tragedii doszło około 4 nad ranem w Nowy Rok. Para wracająca z zabawy sylwestrowej została potrącona na przejściu dla pieszych. Oboje zginęli na miejscu. To się nie da zapomnieć. Byli wspaniali ludzie, którzy jeszcze mogli naprawdę żyć. To nie idzie opisać, w ogóle nie idzie opisać tej tragedii, co się stało. Według biegłych kierowca jechał z prędkością co najmniej 119 km na godzinę. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Mariusz G. usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, materiał dowodowy potwierdził. Tą tragedią żyła cała Polska, także za sprawą tego nagrania. Film, który był bardzo szokujący, myślę, że bolesny też i dla rodziny. Chciałem się zapytać, jak zakończyło się postępowanie w tej sprawie? Czy ustalono sprawcę i co komenda robi, aby takie filmy bulwersujące opinię publiczną, czy co zostało zrobione, nie przeciekały? Pytanie skierowane do miejskiego komendanta policji padło podczas sesji Rady Miasta. Inspektor Maciej Lewandowski odpowiedział. Z żalem muszę powiedzieć, że ustaliliśmy osobę, która skopiowała, która rozesłała ten film. Z żalem, bo jak się okazuje, za wszystkim stoi jeden z funkcjonariuszy toruńskiej policji. Nagranie, które pozyskał, udostępnił po prostu i no jakby dalszy finał tej sprawy znamy. Ona przedostała się do internetu, to nagranie, i również po tym, kiedy myśmy weszli w posiadanie takiej informacji, skierowaliśmy tą sprawę do oceny do prokuratury rejonowej w Toruniu. Sprawa zakończyła się na postępowaniu wewnętrznym. Policjant został ukarany naganą. Toruńska komenda informuje, że poniósł on konsekwencje zarówno służbowe, jak i finansowe. Jak zapewnia komendant, dostęp do tego typu nagrań został znacznie ograniczony. Toruń, Aleksandra Ciekot. Szpitalny konflikt i akcja billboardowa. Mówimy nie poniżaniu lekarzy i pacjentów, wspieramy Bartka. Takie hasła pojawiły się na terenie Bydgoszczy. To wyraz poparcia dla Bartosza Fiałka. Przewodniczący oddziału terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zgłosił skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Powodem były zastrzeżenia dotyczące organizacji pracy w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Biziela w Bydgoszczy. Szpital nie chce komentować sprawy z uwagi na postępowanie wyjaśniające. Mówimy nie poniżaniu lekarzy i pacjentów. Wspieramy Bartka. Takie billboardy pojawiły się na terenie Bydgoszczy.
ten sposób Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraził swoje poparcie dla działań Bartosza Fiałka. To nie jest sytuacja jednostkowa, tylko takie sytuacje się zdarzają. W październiku ubiegłego roku przewodniczący oddziału terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się z prośbą do dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy o spotkanie w sprawie zarządzenia dotyczącego organizacji pracy lekarzy, między innymi w szpitalnym oddziale ratunkowym. To zarządzenie, w skrócie mówiąc, opisywało pracę w dwóch miejscach naraz, i w klinice oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym, co w mojej ocenie i w ocenie Związku Zawodowego szkodziło i lekarzom, i pacjentom. Jak twierdzi Bartosz Fiałek, po braku odpowiedzi ze strony dyrekcji postanowił skierować skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Wskutek tego, że wezwałem kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, pan dyrektor mnie wezwał i na tym spotkaniu za zamkniętymi drzwiami groził mi oraz mnie poniżał. Groźby mniej więcej wyglądały w ten sposób, że od zakończenia rezydentury do zwolnienia włącznie usłyszałem takie słowa od pana dyrektora. Sprawę skierowano do wyjaśnienia między innymi przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy nie chce komentować sprawy z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające. Zdaniem przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zastrzeżenia dotyczące planu pracy na terenie szpitali to nie jednostkowy przypadek, a problem na znacznie szerszą skalę. Dyrektorzy szpitali na siłę chcą być dobrzy dla swoich organów założycielskich, dla swoich, nie wiem, dla ministra, i dostosowują się do warunków bardzo złych kosztem pracowników, nie tylko lekarzy zresztą. Krajowy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy skierował pismo z prośbą o spotkanie do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bartosz Fiałek zapowiada także podjęcie dalszych kroków formalno-prawnych. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Jest decyzja w sprawie przyszłości Wydziału Politologii UMK. Złodziej mięsa w Mogilnie. Styczniowy odstrzał dzików wzbudził spore kontrowersje. Powstały petycje na rzecz ochrony zwierząt, organizowano protesty. Myśliwi wtedy zwracali uwagę, że liczby, które podawały media, dotyczyły planów rocznych, a nie jednego miesiąca. Jak przebiega odstrzał dzików w tym sezonie i samym styczniu, sprawdzała Katarzyna Ormanowska. Zgodnie z zatwierdzonym przez Lasy Państwowe i obowiązującym planem łowieckim na ten sezon, a więc od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019, pozyskanie dzika w całym kraju określone zostało na poziomie ponad 180 tysięcy. Pozyskanie jest coraz niższe. Apogeum ilości dzika w ogóle mieliśmy w latach 2016-2017. Wówczas ta populacja była najwyższa i w oparciu o analizy każdego roku, czyli o inwentaryzację. Ten odstrzał wtedy był największy, w tej chwili już jest coraz mniejszy. W zeszłym sezonie pozyskaliśmy go ponad 4 tysiące. W tym sezonie mamy dane do końca stycznia, jest go mniej pozyskanego, w granicach 3100, także redukcja dzika idzie w dobrym kierunku. W styczniu w całym kraju rozpoczęły się wielkoobszarowe polowania na dziki. Był to istotny element walki z afrykańskim pomorem świń. W regionie nie przełożyło się to na większy odstrzał dzika. Porównując pierwszy miesiąc tego i poprzedniego roku, zlikwidowano mniej osobników. W okręgu bydgoskim było to około 500 sztuk mniej, w okręgu toruńskim ponad 100, a w włosławskim 50 dzików mniej. Proszę nie wierzyć w to, że myśliwi wystrzelają dziki do ostatniej sztuki. Nie, nie, nie. Nam też zależy, żeby ten dzik był stałym komponentem naszej przyrody. No i przede wszystkim stałym, że tak powiem, komponentem gatunków, na które możemy polować. Redukcja dzików nie jest związana tylko z ochroną przed wirusem ASF. Przekłada się to też na szkody, które te zwierzęta wyrządzają w rolnictwie. Na przykładzie okręgu włosławskiego o ponad 50% zmniejszyła się liczba zgłoszeń, a nawet o 58% kwota wypłacanych odszkodowań. Wydziały politologii, studiów międzynarodowych oraz nauk o ziemi UMK w Toruniu nie zostaną zlikwidowane. Taką decyzję po rozmowie z dziekanami podjął rektor uczelni. Trwają prace nad nowym statutem uniwersytetu. W przedstawionym we wtorek projekcie dokumentu widniał zapis, że wydział musi posiadać minimum 70 pracowników naukowych. Tego warunku obecnie nie spełniają trzy wydziały. Zaprosiłem dziekanów wszystkich wydziałów. Pod wpływem tej dyskusji 5 lutego, a także w trakcie rozmaitych spotkań z pracownikami naszej uczelni, Komisja Statutowa postanowiła
zaproponować pewne zmiany w stosunku do tego, co wcześniej proponowała. I taka zasadnicza, najważniejsza zmiana dotyczy możliwości utworzenia wydziałów. To było kwestią taką najbardziej sporną w ciągu ostatnich tygodni. Komisja statutowa zaproponowała, żeby poza tym kryterium ilościowym, było to 70 osób, wprowadzić także kryterium jakościowe, które dotyczy uprawnień danej jednostki do nadawania stopni naukowych. Praktycznie Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, a także Wydział Nauk o Ziemi te kryterium będzie spełniał. Z tym, że jest to takie kryterium warunkowe w tym sensie, że tutaj wydziały mają 2 lata na spełnienie tego warunku. Gdyby to się nie udało, to po prostu wrócilibyśmy do tego rozwiązania, które było proponowane wcześniej. Trzeci wydział, ponieważ prowadzi badania naukowe wyłącznie w jednej dyscyplinie, a także posiada mniej niż 70 pracowników, będzie włączony do innego wydziału. A teraz o niecodziennym zdarzeniu w centrum Mogilna. Kamera monitoringu zarejestrowała moment kradzieży wyrobów mięsnych z samochodu dostarczającego towar do jednego ze sklepów. To nie pierwsze takie zdarzenie. Znikający towar pracownicy sklepu zauważyli już wcześniej. Do zdarzenia doszło przy ulicy Jagiełły w Mogilnie. Operator monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę, który kradnie wyroby mięsne z samochodu dostarczającego towar do jednego ze sklepów. Z nagrania wynika, że mężczyzna przynajmniej 2-krotnie dopuścił się kradzieży. O sprawie poinformowany został personel sklepu, który przekazał informację kierownikowi. Jak się okazało, do podobnych sytuacji dochodziło już wcześniej, między innymi 31 stycznia i 1 lutego. Cała sprawa została przekazana policji. Czy na Kujawach i Pomorzu powstaną nowe technologiczne firmy, jak w słynnej Dolinie Krzemowej? Jest na to szansa. Regionalni innowatorzy będą mogli skorzystać z nowego wsparcia. Do wykorzystania jest ponad 26 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój najbardziej obiecujących spółek sektora nowoczesnych technologii. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na uruchomienie programu. Najpierw jest pomysł, a potem długie i żmudne badania oraz testy. Nowatorski w skali światowej prototyp implantu nowej technologii chirurgii szczękowej stworzyli chemicy z działającej przy UMK spółki NanoImplant. Jest wstawiany pacjentom, tak? Także już mamy ten produkt, pierwsze wdrożenie wykonane, na razie w ramach eksperymentów medycznych. I na przykład powiem, że zrobienie takich badań, dalej wdrożenie tego na rynek, to jest kwestia 2 milionów złotych. To dla wspólników przedsiębiorstwa akademickiego środki nieosiągalne, dlatego potrzebne są pieniądze na dalszy rozwój projektu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika skupia wokół siebie 29 spółek spin-offowych. Tego rodzaju firmy badawcze działają również przy uczelniach, m.in. w Bydgoszczy. Województwo potencjał ma. Wiemy na pewno, że i w Bydgoszczy, i w Toruniu kilkanaście albo 20 kilka podmiotów w każdym z tych miast czeka. Czeka na środki. Teraz to, co powstaje w naukowych laboratoriach, ma łatwiej trafić na rynek. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mają otworzyć drogę do biznesowego sukcesu młodym przedsiębiorstwom, które chcą komercjalizować swoje wyniki badań. Taki mechanizm inwestowania kapitału jest stosowany na całym świecie, m.in. w słynnej Dolinie Krzemowej. Będziemy potrafili wesprzeć tych najbardziej innowacyjnych, tych naukowców, tych przedsiębiorców akademickich, którzy podejmują wielkie ryzyko. Nie mają często kapitału lub mają ten swój projekt w początkowej fazie realizacji. Dla przyszłych beneficjentów przeznaczono ponad 26 milionów złotych. Wsparcie na przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowe otrzyma 27 akademickich startupów. Będą je mogły wykorzystać m.in. do sfinansowania badań, stworzenia laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w firmie, a także zakup wyników prac naukowych u innych podmiotów. Środkami wojewódzkimi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Instrumentem są wejścia kapitałowe, czyli musieliśmy znaleźć na rynku podmiot, który będzie chciał profesjonalnie skonstruować pewien mechanizm przekazania ich do ostatecznych odbiorców, czyli przedsiębiorców. Przedstawiciele wybranej przez bank spółki, która połączy inwestorów i przedsiębiorstwa akademickie, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę. Głównym założeniem tego działania jest inwestycja w projekt z regionu. Będziemy szukać tych naukowców na uczelniach województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pewno będziemy chcieli już zrobić wstępne due diligence, czyli
weryfikację tych pomysłów pod kątem technologicznym oraz biznesowym. Środki w ramach tak zwanego wejścia kapitałowego mają być dostępne w pierwszej połowie tego roku. Toruń, Joanna Wojnowolska. Ponad 5 tysięcy miejsc dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W Toruniu powstaną dodatkowe oddziały w liceach, szkołach zawodowych oraz technikach. W planach są również dodatkowe miejsca w oddziałach przedszkolnych. Nie możemy skazać na jakieś niepowodzenie czy porażkę dziecko tylko dlatego, że urodziło się w jakimś tam roku i rozpoczyna się wdrażanie reformy. Wobec czego naszym celem było stworzenie takiej liczby miejsc, która by zaspokoiła oczekiwania społeczne, ale jednocześnie nie pogorszyła warunków do pracy i do nauki w naszych szkołach. Szukaliśmy rezerw w postaci pomieszczeń, gdzie można utworzyć wpisujące się oczywiście w przepisy BHP warunki do nauki. Zatem powstanie kilka nowych sal lekcyjnych. Dla potrzeb tych, którzy chcą uczyć się w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a więc w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, przygotowujemy 5065 miejsc. To przygotowanie dla dwóch roczników. Wynika z tej liczby, że miejsc będzie przygotowanych więcej niż to można by ocenić na podstawie demografii miasta Torunia dla dwóch właśnie roczników, ale wiemy, że do toruńskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą uczęszczały uczennice i uczniowie także spoza Torunia. U nas teraz informacje sportowe i spotkanie z Maciejem Pieszczyńskim. Dobry wieczór. Poprzedni rok dla kajakarzy Astorii Bydgoszcz był najlepszym w historii. Zawodnicy wywalczyli m.in. 21 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Prym wiódł przede wszystkim Adrian Kłos. To był najlepszy sezon w moim życiu. Jak do tej pory zdobyłem 5 medali złotych Mistrzostw Polski, 2 srebrne, 2 medale Mistrzostw Europy i 1 medal Mistrzostw Świata. No, było to moje marzenie. Nie sądziłem, że to się spełni, a jednak się udało. W Toruniu trwa mecz Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Miejscowa Energa KTS podejmuje Unię AZS-a WFIS Gdańsk. Jest 1-0 dla gospodarzy. Relacja z meczu oraz inne wiadomości sportowe w wieczornym wydaniu Zbliżeń. Zapraszam. A u nas za chwilę prognoza pogody. Już teraz Magda Żakowska. Miłośnicy lodowatych kąpieli w ostatnich dniach łapali resztki mroźnej pogody. By taka kąpiel sprawiała przyjemność, temperatura powinna spadać poniżej minus 8 stopni. Tymczasem pod koniec tego tygodnia słupek rtęci zbliży się do plus 8 niż do tych ujemnych wartości. Otóż już w tej chwili do kraju płynie ciepło, ale też wilgotne powietrze, zatem w kolejnych dniach marne szanse na rozpogodzenia. Na niebie gruba warstwa chmur, opady deszczu, mrzawki, do tego silny, nawet porywisty wiatr, zatem uważajmy na parasole. Na termometrach w ciągu dnia do plus 6 stopni. Ciepło, wiecznie, deszczowo zapowiada się także początek kolejnego tygodnia i dopiero od wtorku temperatura stopniowo powędruje w dół. Magda Żakowska więcej o pogodzie opowie Państwu za chwilę. Teraz jeszcze propozycja dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w zawodzie montażysty. TVP3 Bydgoszcz poszukuje kandydatów zainteresowanych współpracą w zakresie świadczenia usług montażu. Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Takimi cechami musi wykazywać się osoba, która chciałaby zostać współpracownikiem TVP3 Bydgoszcz. Od kandydatów oczekujemy znajomości programów do montażu. Zgłoszenia przesyłać można drogą elektroniczną na adres praca.bydgoszcz@tvp.pl lub złożyć w sekretariacie przy ulicy Kujawskiej 7 w Bydgoszczy do 22 lutego. Przypomnę teraz informacje dnia. Nagana za spalenie zdjęcia koleżanki. Te dziewczęta z całą pewnością mają zaburzoną pewną hierarchię wartości. Sprawą zajęła się Rada Pedagogiczna Szkoły z Więcborka. W rzeczywistości jest to wizytówka na ich własny temat. Policjant winny ujawnienia w internecie nagrania tragicznego wypadku. Ustaliliśmy osobę, która rozesłała ten film. Funkcjonariusz z Torunia poniósł konsekwencje służbowe. Szpitalny konflikt. Groził mi oraz mnie poniżał. W obronie rezydenta stają związki zawodowe. Jeżeli dyrektor widzi, że warunki są niewłaściwe, to powinien interweniować.
Teraz te wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżenia o 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.